sędzia Anna Maria Weskowska. Jo, siemanko, z tej strony MCAK i witam was w dzisiejszym odcinku na moim kanale. A więc dzisiaj jest sprawa z moim kanałem. A tutaj już zrobiłam książkę z moimi najnowszymi seriami, które będą na moim kanale, ale odczytam je dopiero jak się skończy wyrok. Proszę iść na salę rozpraw. Zaraz przyjdzie sędzia Anna Maria Wesołowska. No już, idę. Tak głupia książka. Dzień dobry. O, witam pana, panie mecenasie. Witam. A więc, jakie będą szanse, że ten, że wygramy? No cóż, bardzo małe są. Rozumiem. Proszę wstać, sąd idzie. Rozprawę poprowadzi sędzia Anna Maria Wesołowska. Proszę usiąść. Otwieram rozprawę przed sądem okręgowym. Będzie rozpoznana sprawa 12 Legofana. Stawił się oskarżony wraz z obrońcą, adwokatem Piotrem Ostawi. Pełnomocnictwo znajduje się w aktach sprawy. Dziękuję, pan prokurator Artur Łata. Dobrze, a więc... proszę oskarżonego o powstanie. Nazywa się pan 12 Legofan. Kiedy pan się urodził? Urodziłem się chyba w... nie wiem dokładnie. A czym pan się zajmuje? YouTuberstwem. Czy był pan wcześniej karany? Nie. Dziękuję bardzo. Otwieram przewód sądowy. Udzielam głosu panu prokuratorowi. Dziękuję bardzo. Wysoki sądzie, oskarżam 12 Legofana o to, że w dniu rozstrzygającym jego sprawę z YouTube'em ten zabił obydwóch sędziów oraz zniszczył mienie. Tak, wysoki sądzie. Sąd wycenił straty na kwotę około 200 diamentów. Za popełnione przestępstwa oskarżonemu grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Dziękuję bardzo. Proszę pana o powstanie. Zrozumiał pan treść stawianych panu zarzutów? Tak, zrozumiałem. Przyznaje się pan? Tak, przyznaje się do popełnienia tych czynów. A więc proszę powiedzieć, jak to się dokładnie stało. A więc... Wysoki sądzie, proszę się nie odwracać. Dobrze, trudno. Ogólnie chciałem usunąć swój kanał, bo mnie on już męczył. Ale stworzyłem swój nowy kanał, który nazwałam Ogórkiem TV. I jak pan chce, to może ten wpaść na niego. Pani sędzio, do sądu. I nie, to nie ma żadnych okoliczności z tym postępowaniem. Przepraszam. Proszę nie skakać, bo zaraz panu wymierzę karę porządkową w wysokości 300 zł. Dobrze, przepraszam. Powiedziałam coś! Dobrze, przepraszam. A proszę pana, dlaczego pan postanowił zabić tych sędziów? No, otóż zabiłem ich, ponieważ oni mnie zauważyli i jeszcze by mi wymierzyli karę porządkową w wysokości najprawdopodobniej 3000 staków dieksów. Rozumiem. Czy są jakieś pytania do oskarżonego? Dziękuję. A pan mecenas? Ja też dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę usiąść. A więc akurat poproszę ten, uprzedzam pana, że może pan zadawać pytania oraz świadkom, a na razie proszę usiąść i na salę poprosimy świadka panią Magdalenę Wilk. Świadek Magdalena Wilk, proszę na salę. Jak się pani nazywa? Magdalena Wilk. Ile ma pani lat? 27. I mieszka pani w Warszawie, tak? Tak. A kim pani jest z zawodu? Jestem mecenasem. Jest pani może spokrewniona ze stroną postępowania? Nie, nie jestem. A więc co pani ma do powiedzenia w tej sprawie?
Otóż wysoki sądzie, ten... mogę tutaj? Tak, może pani tutaj. A więc wysoki sądzie, ja mam do powiedzenia tylko tyle, że ten... że ja widziałam, że jak on zniszczył mienie tamtego sądu, a tego drugiego przestępstwa nie widziałam. Jak zabijał. Nie wiem, jak to się stało. I co? I tylko tyle ma pani nam do powiedzenia? Tak. Czy są jakieś może pytania? Ja dziękuję. Ja też dziękuję. Dobrze, dziękuję. Proszę usiąść albo sobie postać. A sobie poprosimy kolejnego świadka, Piotra Nowaka. Świadek Piotr Nowak, proszony na salę. Witam, jak pan się nazywa? Piotr Nowak. Dobrze, niech pan tutaj zsiądzie, ale ten... ile pan ma lat? Gdzie pan mieszka? Czym się zajmuje? Mam 27 lat, mieszkam w tych... i mieszkam w... jestem zameldowany w Kielcach. A czym pan się zajmuje? Niczym na razie, jestem bezrobotny. Czy pan jest pokrewniony ze stroną postępowania? Nie, nie jestem. Uprzedzam więc uprzedzam o obowiązku mówienia prawdy. Składanie fałszywych zeznań jest karalne. Czy pan to rozumie? Tak. Proszę oskarżonego. Na stole wymierzam panu karę porządkową w wysokości 2 dni aresztu. Mówiłem pan już. Przepraszam. A więc tu mam pan do powiedzenia w sprawie. A więc tak, wysoki sądzie, występowałem przeciwko temu, żeby on nie usuwał tego kanału, ale on akurat, jakby to powiedzieć, usunął ten kanał. No więc tak to się w końcu... znaczy nie usunął, bo akurat sąd wydał wtedy wyrok, że on nie usunie kanału. No, a co pan wie w tej sprawie? No, widziałem, jak on zabija tych dwóch sędziów, sędziego Artura Lipińskiego, no i ten, tego drugiego, i tę drugą Grażynę Sendarską. Aha. A czy są może jakieś pytania do świadka? Tak. Ja mam, panie, no słucham, panie prokuratorze. A proszę pana, proszę mi powiedzieć, czy pan subskrybował ten kanał? Tak. Subskrybowałem go. Wysokiej sądzie, w mniejszej sprawie proszę o dołączenie o opuszczenie dowodu numer 7. To jest nagranie z tego wyroku całego. I widać na nim, że to właśnie ten on tutaj, że on niszczył to, ten, że zniszczył mienie oraz że zabił sędziów. Bardzo proszę o odtworzenie nagrania. 5 godzin później. Okej, czy są może jeszcze jakieś pytania lub uwagi? Nie, dziękuję. Panie mecenasie, też dziękuję. Dziękuję, proszę gdzieś tam sobie postać czy coś. Czy strony zgłaszają jakieś wnioski? Dziękuję. Panie mecenasie, dziękuję. Zamykam, a więc zamykam przewód sądowy i udzielam głosu panu prokuratorowi. Dziękuję bardzo. Wysoki sądzie, na ławie oskarżonych stanął słuszny winien pan 12 Legofan. A co za tym idzie? Jest winny, a każda winna osoba powinna pójść tam, gdzie wszyscy, czyli do więzienia. I dlatego będę prosił wysoki sądzie, aby sąd wymierzył oskarżonemu karę dożywotniego pozbawienia wolności. Dożywotniego pozbawienia wolności. Oraz naprawił ten, oraz zapłacił za szkody. I o to właśnie proszę. Dziękuję. Dziękuję, panie mecenasie. Wysoki sądzie, ja się całkowicie nie zgodzę z tym, że mój klient ma iść do więzienia. On nic takiego złego nie zrobił. Co prawda troszeczkę ten zniszczył mienie, bo zniszczył to celowo i nieprzypadkowo. Ale zabójstwo to też jest w połowie nie jego wina. A więc będę domagać się, żeby sąd wymierzył mu najniższą karę, czyli 8 lat pozbawienia wolności.
I o to będę prosić. Dziękuję. A pan o co będzie prosić sąd? Wysoki sądzie. Ja proszę o wymierzenie mi słusznej kary. Dziękuję, proszę usiąść. A teraz mogę pana zaprosić do kancelarii, skoro pan się tak interesuje. Dobrze? Dobrze, to ja idę. No i tędy się wchodzi. O, dobrze. My już tam wcześniej mamy wpisany wyrok. Ale pan wie, pan co ma zrobić. O, już dobrze. Zobaczymy. Kurde. Ciekawe, jaki mi dali wyrok. I tak samo będzie pewnie. Chwileczkę, musimy to odkopać. Ile to jeszcze trwa? Trochę długo się to kopie. Ale taki właśnie jest ten obsydian. Dobra, oby żeby mi wymierzyli. O, przecież mogę rozwalić tą skrzynkę. O, jest. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd okręgowy po rozpatrzeniu sprawy 12 Lego Fana uznaje go za winnego dokonania czynu zabójstwa i za to wymierza mu karę 25 lat więzienia, a za zniszczenie mienia daje mu karę 4 lat pozbawienia wolności i karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby lat 5 oraz wpłacenie na rzecz sądu 300 diaksowych bloków. Kurde. Ten Piotr Ostafi strasznie mnie słabo wybronił. Teraz niestety pójdę do więzienia. O. Panie sędzio, a więc wiesz już, jaki jest wyrok? Tak, więc skazaliście mnie na więzienie. A, no to, o, przyszło mi coś na telefon. Dobrze, no to idę i zobaczę. Dobra. No to proszę iść do więzienia. Ale pan mnie wybronił? No normalnie, wstydziłbym się pan. A pan to kto? Ej, to jest pokój, to jest mój aplikant. Przepraszam, ale pan mnie tak wybronił, że normalnie aż boki zrywać. Idziemy do aresztu. Dobrze, idę. I tutaj spędzę resztę swojego życia w areszcie. O, właśnie, coś ja miałem. A, tak, pokazać wam to. Gdzie to jest? Ja to wziąłem. O, a może się stąd wydostanę? Hurra! Alarm! Alarm! O szkurze! Włączył się alarm. Szybko uciekaj! Dobra, więc te rzeczy, które miałam nagrać, a więc tak, Minecraft, życie, Minecraft, więzienie, wow, zaraz mogę zginąć, Minecraft, a więc te rzeczy to miało być między innymi Minecraft, Minecraft, więzienie, Cimiterio, bo nie mogłem znaleźć nigdzie tej kartki, nie wiem co się stało. Minecraft życie, Minecraft, znaczy Minecraft więzienie, Cimiterio, Sims życie za 2000, który mi polecił jeden z widz i bardzo mu za to dziękuję. Agario, i chyba tyle. A więc dzięki za oglądanie i narka! Okej. Okay. O kurde, to pewnie oni tam gdzieś są. Dobrze, no to uciekam, więc papa i nara. O, jeszcze dorzucę do tego serię Minecraft, ten Minecraft życie przed więzieniem. No to nara!